czcigodni kapłani i osoby życia konsekrowanego. Kolejny Adwent to kolejna szansa dana nam od Pana Boga. To kolejne przypomnienie nam, dlaczego nie możemy zbagatelizować czasu będącego darem od samego Boga. Aby dobrze zrozumieć ten czas, zacznę od z życia wziętej historii o profesorze, który był tak bardzo przejęty swoją pracą zawodową, że zapomniał o najprostszych sprawach codziennego życia. Pewnego poranka jego żona przypomniała mu: Henryku, pamiętaj, że dzisiaj przeprowadzamy się do nowego domu. Abyś o tym nie zapomniał, do twego portfela wkładłam karteczkę przypominającą ci o tym. Proszę, nie zapomnij. Dzień szybko minął i roztargniony profesor jak zwykle stanął przed drzwiami domu. Ku swemu zdziwieniu zastał go pustym. Strapiony odszedł od budynku i usiadł na przedrożnej ławce. Mimo zapewnień, zapomniał o ważnym wydarzeniu. To, co przydarzyło się roztargnionemu profesorowi, zdarza się niestety również i nam. Często jesteśmy tak zaangażowani w sprawy tego świata, że zapominamy o tym, kim jesteśmy, czyim jesteśmy i dokąd zdążamy. Adwent, który przeżywamy, jest tym błogosławionym czasem, w którym Pan Bóg przypomina nam o tym, co dla nas jest naprawdę ważne i na kogo czekamy. To czas duchowego otwarcia się na nowe światło, nowe życie i nowe narodzenie się Chrystusa w naszych sercach. Chociaż zanikło już wiele adwentowych zwyczajów, to jednak nadal pozostał duch adwentowy. Duch nadziei, tęsknoty i oczekiwania. Całe nasze życie składa się z tęsknot i oczekiwań. Podobnie jak dzieci w szkole oczekują na zakończenie zajęć i początek świątecznej przerwy, tak i my z nadzieją czekamy na wiele rzeczy. Głodny czeka na kromkę chleba, biedny na zmianę swego losu, bezrobotny na pracę, chory pragnie powrotu do zdrowia, niekochany szuka miłości. W tym też sensie nasze życie jest jednym długim adwentem. Adwentowe Słowo Boże zachęca nas do spojrzenia w dwóch kierunkach. Cofnięcia się do tego, co było, wspominając pamiątkę narodzenia Chrystusa, oraz do wybiegnięcia ku temu, co nas czeka w przyszłości, w czasie powtórnego przyjścia Chrystusa przy końcu czasu. Jezus przyszedł na świat, objawiając się jako Mesjasz Zbawiciel. Dokonał dzieła naszego zbawienia na krzyżu, założył Królestwo Boże na ziemi. To jest pierwszy wymiar, który w Adwencie wspominamy i celebrujemy. Jeszcze istotniejszy i ważniejszy jest drugi wymiar przeżywania Adwentu. Polega on na czuwaniu i przygotowaniu się na powtórne przyjście Chrystusa przy końcu świata. Założone przez Chrystusa Królestwo Boże nie jest jeszcze dokończone. Każdemu z nas Jezus zlecił kontynuowanie Jego budowy. Nie czynimy to sami. Pomaga nam nieustannie tej szlachetnej misji sam Chrystus. W Adwencie kieruje On do nas poważne ostrzeżenie. Przypomina o końcu świata i czekającym każdego sądzie ostatecznym. W związku z tym napomina nas, abyśmy najważniejszych w naszym życiu spraw nie odkładali na później. Powtarza więc kilka razy: czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie. Zatem zrozumie Adwent ten, kto będzie czuwał, kto otworzy swój umysł na mądrość Słowa,
kto pozwoli wypełnić czuwanie dobrem, nie opowiadanym, ale czynionym. Moi drodzy, tak wiele mamy pięknych planów i dobrych chęci, często jednak odkładamy je na przyszłość. Przyrzekamy sobie na przykład, że więcej czasu poświęcimy pogłębieniu wiary i przyjaźni z Bogiem, jednak ciągle odkładamy to na później. Marzymy o lepszej, głębszej modlitwie, odkładając ją na później. Snujemy plany, że z upływem wieku poświęcimy więcej czasu i pieniędzy na pomoc biednym ludziom, jednak odkładamy to na później. Pragniemy zerwać z nałogiem alkoholizmu, paleniem papierosów, lenistwem, jednak odkładamy to na później. A Adwent to czas, w którym Jezus wzywa nas do tego, abyśmy nie odkładali najważniejszych w życiu spraw na później. Dlatego woła: uważajcie, czuwajcie, módlcie się. Popatrzmy więc dziś w nasze serca i zastanówmy się nad tym, co chcielibyśmy w naszym życiu zmienić. Co najbardziej oddziela nas od Boga i ludzi? Co powinniśmy zmienić, aby Jezus mógł z radością przyjść do naszego serca i na powrót w nim zamieszkać? Może musimy zerwać z lenistwem grzechu, z grzechem lenistwa w modlitwie, marnowaniem czasu? Adwent jest kolejną daną nam przez Pana Boga szansą, aby nawrócić, naprawić to, co w życiu zepsuliśmy czy zaniedbaliśmy. Jak zatem będzie wyglądało nasze adwentowe czuwanie? Co chcemy zmienić? Jakie zrobiliśmy sobie postanowienia? Jaki dar przygotujemy Chrystusowi na dzień Jego narodzin? Oto pytania adwentowej drogi czuwania. Nie lekceważmy ich, ponieważ to one pomogą nam przygotować nasz dom na narodzenie Syna Bożego, Księcia Pokoju. A my żyjący dzisiaj w Ukrainie pragniemy pokoju. Zatem niech on rozpocznie się w nas, w naszej przemianie. Tego sobie życzymy w tegorocznym Adwencie. Niech przez nas szerzy się Królestwo Pokoju, abyśmy w oczach Bożych i ludzkich uchodzili za ludzi dobrej woli.